Często wydaje nam się, że w naszym ogrodzie widzimy na kwiatku kolibra. Niestety nie jest to koliber, a jest to fruczak gołąbek, Macroglossum stellatarum, motyl z rodziny zawisakowatych aktywny w ciągu dnia, gatunek nomadyczny. Znany także pod nazwami, dłużniec gwiaździk. Występuje w Europie Środkowej i Europie Południowej, Afryce Północnej oraz części Azji. Rozpiętość skrzydeł ma do 4,5 cm. Sylwetka krępa, niewielkich rozmiarów. Zachowaniem przypomina kolibra, spija nektar z kielicha kwiatów za pomocą ssawki, unosząc się w powietrzu. Skrzydła szaro-brązowe, pokryte czarnymi liniami, tylne zaś, pomarańczowe. Gąsienica ma barwę zieloną lub brązową, zakończoną niebieskim rogiem. Gąsienice zazwyczaj żerują na takich rodzajach roślin jak widziokrzew i przytulia. Dorosłe osobniki odżywiają się nektarem, preferując bogate w nektar kwiaty o długich i wąskich kielichach, dlatego też do często przez nie wybieranych należą następujące rodzaje roślin: widziokrzew, ostrogowiec, jaśmin, werbena, budleja, tyton, pierwiosnek, fiołek, lilak, żmijowiec, floks, pelargonia i czyściec.